Wychowanie dziecka to bardzo ważna rzecz, ale to tylko pomoc i tylko podprowadzenie. To jedna ważna zasada, druga i drugi wynikający z niej problem to nazwałem to kręgi oddziaływania. W przypadku dzieci i młodzieży pomoc i podprowadzenie pod miarę. Wychowanie i nauka to w pierwszym rzędzie obowiązek i zadanie rodziców. To jest ten najbardziej wąski krąg najsilniejszego oddziaływania na dziecko. Potem było tylko nic. I dopiero potem katecheta i ksiądz. Taki jest porządek świata i takie jest nauczanie Kościoła. Kościół tylko wspiera rodziców w ich wychowaniu i edukowaniu dzieci. Nie chodzi tu o wierność Kościoła, że się nie chce. Nie. Zwyczajnie nic więcej nie można. Więcej się nie da. Gdy Kościół wbrew rodzicom wziąłby się za wychowanie i edukację dzieci, to staje się taki sam jak komunistyczny aparatczyk i taki urzędnik. Problem z katechezą zaczyna się wtedy, gdy rodzice zdejmują z siebie, czy to częściowo, czy zupełnie, obowiązek wychowania do wiary i religijnej edukacji, czyli obowiązek pomocy i podprowadzenia swojego dziecka do wiary. I wtedy jest problem, bo nikt nie ma szansy nawet, by wyręczyć tych rodziców. Zdejmują ci rodzice obowiązek z siebie, ale jednocześnie to dziecko podrzucają Kościołowi na katechezę, mówiąc, zróbcie z nim coś. Tylko co można zrobić? Nauczyć Ojcze Nasz? Uda się. Dziecko zaliczy modlitwę, ale jednocześnie nigdy nie uwierzę, że modlitwa jest czymś ważnym, jeśli nie będzie widziało swoich modlących się rodziców. Co można zrobić? Mówić o tym, że dziecko, człowiek, chrześcijanin wierzący, że jest obowiązek chodzenia na niedzielną przeświętą? Dziecko usłyszy. Zapamięta. Nawet dobrze napisze klasówkę. Ale nigdy nie uwierzy, że jest to naprawdę ważne, jeżeli nie będzie widział swoich praktykujących rodziców. Nawet samo nie przyjdzie do kościoła. Bo w przypadku naszej parafii praktycznie wszystkie dzieci muszą być do kościoła przywiezione i odwiezione. Co można zrobić? Uczyć o miłości, ale to będzie tylko czysta teoria, jeśli dzieci nie doświadczą tej miłości w domu, jeśli nie będą mieć kochających ich rodziców i nie będą widzieć, jak rodzice siebie nawzajem kochają, nie będą widzieć, jak rodzice z dobrością, szacunkiem postępują w relacjach ze swoich sąsiadów. Katechizowanie dziecka bez pierwszorzędnego zaangażowania rodziców to budowanie bez fundamentu. To się nie może udać. Kiedyś zapytałem matkę ucznia, jaki jest największy plus katechizacji w szkole. Odpowiedziała: najważniejsze jest to, że nie muszę się martwić, żeby moje dziecko było na katechezie. Ale po chwili dodała: nie, to jest minus. Zauważcie to,
dobrze, nie muszę się martwić. Taka sytuacja to podkopywanie fundamentu. Jeśli jakiś rodzic faktycznie przestanie się martwić o katechezę swoich dzieci, o prowadzenie ich do wiary, o pomoc, to prawie przekreśla szansę swoich dzieci na zbudowanie w nich prawdziwej wiary. Mówię prawie, bo oczywiście zawsze człowiek ma wolną wolę, zawsze działa łaska Pana Boga, zawsze dzieją się cuda, ale takie postępowanie rodziców wobec swoich własnych dzieci zawsze będzie rzucaniem swoim dzieciom chłód pod nogi, zamiast prostowania się ciężarem. Stąd płynie moje mocne i stanowcze wołanie do rodziców. Wy jesteście odpowiedzialni za katechizację swoich dzieci. Kościół może tylko was wesprzeć. Może pomóc, może tę waszą katechizację uzupełnić. Wy jesteście odpowiedzialni za religijne praktyki swoich dzieci. Wy jesteście odpowiedzialni za nauczenie ich modlitwy. Wy jesteście odpowiedzialni za pokazanie im miłości. Wy. A potem długo, długo nic. I dopiero katecheta i ksiądz. Nie zdejmujcie tej odpowiedzialności z siebie i nie wkładajcie jej na nikogo. Ani na szkołę, ani na parafię, ani na księdza, ani na katechetę. Zrozumcie. Wy jesteście dla swoich dzieci takim autorytetem, że nikt im nic nawet nie może próbować się zmierzyć z tym autorytetem. Gdy przynieśliście swoje dzieci do chrztu, usłyszeliście słowa: prosząc o chrzest dla waszych dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania wierzy, aby zachowując Boże przekazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Powiedzieliście tak. Imię odpowiedzialności za swoje dzieci. Imię miłości do nich nie zamieniajcie tego na nie. Pomóżcie swoim dzieciom wybrać krzyż i wiarę. Kościół wam pomoże, ale to wy jesteście pierwsi i niezbędni. To wy jesteście